Jeszcze raz dzień dobry. Przepraszamy za małe problemy techniczne. No, nie wiem, dlaczego one nastąpiły, ale nastąpiły. Szumy w komunikacji, jak widać, mogą być również elektroniczne. I mam nadzieję, że uda mi się w ten sposób spędzić z Państwem tą najbliższą godzinę i myślę, że jakoś damy radę. Chciałbym przekazać Państwu kilka informacji związanych z komunikacją, w naszej instytucji. I chyba poproszę Cię, Martyn, o przełączenie mojej prezentacji w takim razie, albo chyba, że to już jest moja prezentacja. To jeszcze nie jest Twoja prezentacja, zaraz ją włączę, tylko dla porządku powiem jakby, co to jest za webinarium, żeby to się nam utrwaliło na naszym nagraniu, bo widzimy się w ramach kolejnego webinarium odbywającego się w ramach inicjatywy, jaką jest 12 miesięcy tematycznych z portalem labi.pl. To jest inicjatywa realizowana przez Stowarzyszenie Labib i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a odbywa się dzięki Programowi Rozwoju Bibliotek, który z kolei jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez FRSI. To tak, żeby formalności stało się zadość. Dzisiejsze nasze webinarium odbywa się w ramach cyklu webinarów poświęconych bibliotece jako organizacji, a w szczególności w marcu przyglądamy się kwestiom komunikacyjnym. Naszym dzisiejszym gościem i ekspertem jest Jerzy Woźniakiewicz, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, który opowie Państwu o tym, jak uniknąć szumu na łączach i zakłóceń w komunikacji. Jurku, wyświetlona jest już Twoja prezentacja, w związku z tym dawaj proszę znać, czy potrzebujesz, żebym Ci jakoś wspierała w przeklikiwaniu slajdów, czy będziesz to robił sam? To się zaraz okaże, bo już kilka razy uczestniczyłem ze smartfonu w webinariach, ale nigdy jako prowadzący, ale myślę, że damy jakoś radę. Jeszcze raz serdecznie Państwa witam. Mamy kilka minut opóźnienia, więc żebym nie przesadził z długością, to w takim razie chyba mi się nawet uda. Szanowni Państwo, komunikacja interpersonalna oczywiście, bo o taką nam chodzi w instytucji. Jeden z najważniejszych procesów związanych z zarządzaniem i w ogóle z funkcjonowaniem instytucji. No ale żebyśmy sobie mogli o nim powiedzieć coś więcej, to jak zwykle zaczniemy od małej dawki, ale koniecznej teorii. Komunikację można bardzo różnie definiować. Ja mam kilka definicji przygotowanych i jedne są dłuższe, drugie są krótsze. Jedna z krótszych to Pocztowskiego, proces wymiany informacji za pomocą słowa mówionego i pisanego, symboli i mowy ciała. Zwracam uwagę na to, za pomocą czego jest ten proces komunikacji realizowany zdaniem Pocztowskiego. Z kolei Dobek Ostrowska pisze, że komunikowanie się jest procesem porozumiewania się jednostek lub grup lub instytucji, a jego celem jest wymiana myśli, dzielenie się informacjami i ideami. Proces ten odbywa się na różnych poziomach przy użyciu zróżnicowanych środków i wywołuje określone skutki. No więc to definicja o wiele bardziej rozbudowana i widzimy, że zwraca też uwagę jej autorka na to, że to nie są tylko informacje, ale też wymiana wszelkich myśli, idei i też mówi o poziomach i środkach komunikacji. Taka najkrótsza, proszę, jeszcze do tego będzie przeszkadzał mój kot, ale dobrze, on nie tak bardzo przeszkadza. Emilio, dobrze, wsiądź sobie. Jedna z definicji, która mi się najbardziej podoba, jest najkrótsza. To definicja przygotowana przez Morgana i mówi o tym, że komunikacja polega na transmisji informacji od jednej osoby do drugiej. No właśnie. A czy Państwo uważacie, że z komunikacją w Waszych instytucjach jest wszystko OK? Spróbujcie odpowiedzieć na to pytanie. Bardzo Cię, Martyno, proszę o włączenie ankiety. Już Państwo teraz widzą ankietę. Pytanie brzmi, czy jesteście zadowoleni z poziomu komunikacji w Waszej instytucji? Można odpowiedzieć tak bądź nie, więc proszę wybrać tą odpowiedź, która jest Państwu bliższa. A jak już Państwo odpowiedzą, to proszę na dole kliknąć przycisk wyślij, po to, żebyśmy te Państwa odpowiedzi zobaczyli.
Ankieta jest krótka. Pytanie brzmi, czy jesteście zadowoleni z poziomu komunikacji w waszej instytucji? W związku z tym szybko przez nią przejdziemy, szybko za nią zakończymy. Czekamy do naszego magicznego poziomu 75% osób uczestniczących, które w webinarium, które również wezmą udział w ankiecie. I teraz patrzę jednocześnie na czata. Widzę, że Państwo mają problem. Ktoś zgłasza, że nie słyszy. A ktoś mówi, że nie widzi ankiety na telefonie. No, niestety może się okazać tak, że system inaczej wyświetla treści na komputerze, inaczej wyświetla treści na telefonie. Pani Anna pisze, że wszystko jest ok. Dobrze, to przynajmniej cieszę się, że część osób jednak widzi. Ja w takim razie powoli kończę możliwość odpowiadania na ankietę. I pokażę Państwu wyniki tej ankiety. Jurku, nie wiem, czy Ty te wyniki widzisz, czy chciałbyś, żebym Ci je przeczytała? Widzę te wyniki. Widzę, że mniej więcej 1/4 uczestników twierdzi, że komunikacja jest problemem w ich instytucji, natomiast 51%, czyli połowa, mówi, że nie jest. To bardzo dobrze, bo to znaczy, że komunikacja działa poprawnie, ale czy możemy coś w tej komunikacji jeszcze poprawić? Czy na pewno wszyscy uczestnicy, czyli zarówno nadawcy, jak i odbiorcy, którzy też często zamieniają się rolami, o czym powiemy zaraz, są zadowoleni z tej komunikacji? No zobaczmy. Pomówmy sobie zatem o tym, jakie są przeszkody w komunikacji w instytucji. I co można jeszcze poprawić? Kiedy występuje ten szum na łączach? Szum na łączach występuje wtedy, kiedy występuje na poziomie kanału komunikacji. Proszę zobaczyć, to jest taki najprostszy schemat przebiegu procesu komunikowania się. Pokazuje on, że nadawca, czyli źródło tej informacji, myśli, idei, tego przekazu, koduje pewną informację i za pomocą kanału komunikacji przekazuje komunikat, który jest następnie dekodowany przez odbiorcę. Ten kanał komunikacji jest niezwykle ważny, ponieważ jest to środek, za pośrednictwem którego występuje komunikacja pomiędzy nadawcą i odbiorcą. Tych kanałów komunikacji może być wiele, mogą być bezpośrednie, mogą być pośrednie. I właśnie każdy czynnik, który występuje w tym kanale komunikacji, może tą komunikację zakłócać i możemy powiedzieć, że jest to właśnie jakiś szum. No właśnie, jeszcze trochę teorii, zastanówmy się nad celami komunikacji, bo komunikacja w instytucji różni się trochę od komunikacji takiej po prostu w życiu codziennym i ma swoje cele, które możemy sobie zdefiniować jako na przykład stymulowanie kreatywności i efektywności członków organizacji. No na pewno rozwój kultury organizacyjnej opierającej się na powszechnie akceptowanych wartościach i zasadach. Uwrażliwienie kadry kierowniczej na potrzeby i uwagi pracowników. To oczywiście też, i tu będziemy mówić o kierunkach tej komunikacji, to jest w tym kierunku, który jest niezwykle potrzebny, czyli od dołu do góry. Usprawnienie komunikacji i budowa klimatu porozumiewania pomiędzy przełożonymi i podwładnymi oraz pomiędzy samymi pracownikami. Celem komunikacji jest też wzrost motywacji pracowników dzięki przekazywaniu zrozumiałych i prawdziwych informacji. No i zmniejszenie oporu pracowników na zmiany, bo dobry komunikat zawsze temu służy, aby mogli lepiej konieczność tych zmian zrozumieć. Teraz króciutko jeszcze o wymiarach komunikacji. Tych schematów komunikacyjnych jest o wiele więcej, ale oczywiście nasze webinarium jest 45-minutowe, może trochę dłuższe, zobaczymy. I te najważniejsze i najczęściej wymieniane to pionowy w dół hierarchii, pionowy w górę hierarchii, poziomy i ukośny.
No i jak Państwo pewnie możecie się domyślić, pionowy w dół hierarchii to jest komunikat, który jest nadawany przez przełożonych i przekazywany w dół do pracowników, czasem poprzez różne szczeble zarządzania do pracowników na poszczególnych szczeblach. Pionowy w górę hierarchii to informacja, która jest przekazywana przez pracowników do przełożonych. Poziomy występuje na poziomie właśnie, na poziomie zespołów, w zespołach pomiędzy pracownikami, no i ukośny wtedy, kiedy te dwa schematy trochę się mieszają, ale niekoniecznie dotyczą bezpośrednich przełożonych, tylko na przykład osób zajmujących wyższe stanowiska w instytucji. No właśnie. A na czym polega dobra komunikacja? Przede wszystkim pracownicy powinni znać kanały przekazywania informacji, które obowiązują w danej instytucji. Druga rzecz to kompetencje, także komunikacyjne, ale też zarządcze osób, które są źródłami informacji, czyli kierownictwa danej instytucji. Trzecia, moim zdaniem bardzo ważna, o ile nie najważniejsza nawet zasada, to kanały komunikacji powinny być w miarę możliwości krótkie i bezpośrednie. No i kierownicy w naszej bibliotece czy innej instytucji powinni tak zarządzać, aby uwzględniać psychologiczne aspekty tej komunikacji, czyli tak dobierać komunikat, aby on był lepiej zrozumiany i lepiej odbierany. Informacje, które są zgodne z naszymi osobistymi potrzebami, są łatwiej akceptowalne, lepiej przyjmowane do wiadomości. Warto tak formułować komunikaty, aby właśnie w ten sposób używać tej zasady. No i teraz kolejna rzecz. Według mnie jedna z najbardziej kluczowych, szczególnie w rozbudowanych bibliotekach czy innych organizacjach, to problemy z komunikacją pośrednią. To znaczy wtedy, kiedy komunikat nie jest bezpośrednio przekazywany od nadawcy do odbiorcy, ale są osoby, które są pośrednikami w przekazaniu tego komunikatu. Kiedy następuje taka sytuacja? No na przykład jeżeli pracujemy w dużej bibliotece, w której jest kadra zarządcza, są też kierownicy, czasem są jeszcze poniżej kierujący jeszcze mniejszymi komórkami. Dyrektor robi naradę kierowników, przekazuje pewne informacje i teraz kierownicy powinni przekazać je w swoich komórkach, czasem bezpośrednio pracownikom, a czasem jeszcze kadrze kierowniczej niższego szczebla. I wtedy mamy do czynienia z kilkoma problemami. Powiedzielibyśmy, że gramy trochę w głuchy telefon. A to dlatego, że każdy przekazuje tę informację nieco inaczej. Dlaczego tak się dzieje? Z wielu powodów. Ja wypisałem kilka takich, które mi przyszły tutaj do głowy, ale oczywiście ich może być znacznie więcej. No pierwsza sprawa to możliwości percepcyjne kolejnych odbiorców. Czyli po prostu, że mogą oni czegoś nie zrozumieć, bo na przykład były użyte za trudne zdania. Druga rzecz to emocje. I teraz zobaczmy, że jeżeli jesteśmy rozemocjonowani, zupełnie inaczej przekazujemy dany komunikat. A więc emocje mają ogromny wpływ na to, w jaki sposób pracownikom podległym przekażemy coś, czego dowiedzieliśmy się od naszego kierownika czy dyrektora. No trzecia sprawa to jest nastawienie do pierwotnego nadawcy. Czyli jeżeli kierownik lubi dyrektora, krótko mówiąc, szanuje, albo ma jeszcze jakieś inne nastawienie, może nawet wręcz przeciwne, to od tego zależy sposób przekazywania komunikatu, który od niego uzyskał dalej. To zdecydowanie wpływa na ten komunikat.
Kolejna rzecz to poglądy osoby, która przekazuje ten komunikat, czyli to, czy on się tak naprawdę zgadza z samym komunikatem w tym momencie. Bo jeżeli uznajemy, że coś, co zaproponował nam nasz wyższy przełożony, w naszym odczuciu, kolokwialnie mówiąc, jest głupotą, no to będziemy to przekazywać w taki sposób, żeby albo pośrednio, albo bezpośrednio, znaczy może się tak zdarzyć, bo jeżeli jesteśmy profesjonalni, to nie powinno się tak zdarzyć, ale może się tak zdarzyć, że ktoś będzie to tak przekazywał, żeby przynajmniej mrugnąć okiem do tych swoich pracowników. Boże, ale głupoty nam zlecają. Kolejna sprawa to indywidualne cele kierownika, czy tego osoby, która przekazuje niżej nasze informacje. Na pewnych rzeczach może mu zależeć, na pewnych rzeczach może mu nie zależeć. Albo wie, że pewne, że nie wiem, zrealizowanie tego polecenia do nich prowadzi, albo nie prowadzi. Ma swoje pewne ukryte motywacje. Te motywacje właśnie stają się podstawą zniekształcenia tego komunikatu. Kolejna rzecz, która może wpłynąć na zniekształcenie tego komunikatu, to umiejętności menedżerskie. No bo jeżeli ktoś jest dobrym menadżerem, potrafi zarządzać, to też wie, w jaki sposób przekazać ten komunikat, tak aby zmotywować swoich pracowników do tego, że musimy działać, musimy wykonać zadanie. Jeżeli ktoś jest słabym menadżerem, no to może nie potrafić tego zrobić w ten sposób, krótko mówiąc. I kolejny element, no to po prostu elokwencja. Ktoś usłyszał nawet bardzo piękne słowa od swojego dyrektora, wyszedł, chce przekazać pracownikom, no ale nie potrafi tego przekazać aż tak elokwentnie, jak usłyszał, ponieważ ma ograniczony zasób słów albo inne problemy z elokwencją, no więc to spłyca. Dyrektor mówił przez pół godziny o tym, że zadanie, które wykonujemy, jest bardzo ważne, a on mówi w trzech słowach: ludzie, musimy to zrobić bez obijania się. Wychodzi na to samo, ale jest przekazane zupełnie inaczej. No i oczywiście mogą tu wystąpić jeszcze zupełnie inne przesłanki. No tak. Tutaj warto zwrócić uwagę na problemy z komunikacją w erze COVID-19, bo ta komunikacja bardzo się nam zmieniła. Zobaczmy, że teraz komunikujemy się głównie za pomocą tekstu pisanego, a my nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, żeby komunikować się głównie za pomocą tekstu pisanego. Tak się nam czasem wydaje, bo dużo do siebie piszemy na komunikatorach, to jest normalne i tak dalej, ale to jest wszystko uzupełnieniem takiego normalnego życia. W normalnym życiu raczej do siebie mówimy niż piszemy. A jeżeli piszemy, to też w pewien specyficzny sposób. Natomiast jeżeli komunikujemy się za pomocą tekstów instytucji, no właśnie, w ogóle jeżeli się komunikujemy za pomocą tekstu, to zwróćmy uwagę na to, że brakuje nam innych warstw tej komunikacji poza tą warstwą tekstową. Czyli na przykład brakuje mowy ciała, która jest niezwykle ważna, jeżeli chodzi o ten przekaz bezpośredni, werbalny. Czym to skutkuje? Ano tym, że mamy ogromne trudności w tej komunikacji pisanej w zrozumieniu intencji nadawcy. Bo jeżeli nie jest to komunikat uzupełniający do komunikatu werbalnego, tylko jest to tylko i wyłącznie słowo pisane i że to słowo pisane ciągle dominuje, to my czasem coś budzi się w nas takie przekonanie, że może ta intencja nadawcy to na przykład była zła, a może komunikat podszyty jest drwiną, cynizmem, a może to jakiś podstęp, pułapka. Mamy duże trudności w zrozumieniu tej intencji.
kiedy nie ma innych warstw mowy ciała, no stosujemy w tych komunikatach pisanych różne takie rozwiązania, które mają nam ją trochę zastąpić, ale zauważcie Państwo, że takie tradycyjne, jeszcze zazwyczaj w czasach maszyn do pisania, podkreślenia pewnego znaczenia słów odeszły do lamusa. Tak? Już nikt nie używa druku rozszerzonego, rzadko używamy, chyba że w jakichś rzeczywiście oficjalnych dokumentach, czy w jakichś tabelach, czy w czymś graficznym podkreśleń. No. Pogrubienie to jest raczej rzecz, którą używamy w, nie wiem, w jakichś dokumentach, które mają wymiar graficzny też, a nie w normalnym tekście, który do kogoś piszemy, chociaż pogrubienie akurat jeszcze jest w miarę stosowane. No, te wszystkie tradycyjne zresztą metody podkreślania znaczeń zastąpiły nam o wiele bardziej doskonałe i rozbudowane zestawy emotikon. No ale teraz znów mamy problem w komunikacji tej oficjalnej, w naszym zespole, w naszej instytucji, że nie zawsze wypada tych emotikon używać. Albo się obawiamy tego, żeby je użyć, no bo no, są one mało oficjalne. Wszystko zależy trochę od kultury naszej organizacji też. I od tego, z kim rozmawiamy i w jakich jesteśmy z nim stosunkach, bo jeżeli jesteśmy w takich stosunkach z naszym przełożonym, że możemy sobie na to pozwolić, to jest okej. Ja namawiam Państwa, żebyście jednak sobie na to czasem pozwalali, oczywiście nie przesadzając, bo emotikony pozwalają nam na lepsze zrozumienie komunikatów, ale kryje się w tym też pewne niebezpieczeństwo. A to niebezpieczeństwo to zróżnicowanie w kulturze emotikonów i w tym, że i tak się nie zrozumiemy pomiędzy różnymi pokoleniami pracowników. Ja jestem z tego pokolenia, że często używamy uśmiechniętej buźki, ale moje dzieci, a też młodsi pracownicy raczej tej uśmiechniętej buźki już nie stawiają. Tam zobaczycie, jeżeli chcą zaznaczyć, że coś jest śmieszne, no to piszą XD. Czasem XD, D, 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 D. I to znaczy, że coś jest bardzo śmieszne, padają ze śmiechu. A to są emotikony zupełnie naszemu pokoleniu nieznane. Ale to jest tylko taki jeden z przykładów, bo nie wszyscy na przykład rozumieją to, co dla też mojego pokolenia było oczywiste, że wielkie litery użyte w wpisie oznaczają krzyk. No i nie wszyscy sobie też zdają z znaczenia z kolei małej kropki. A mała kropka podobno może boleć. Nie wiem, czy Państwo tego doświadczyliście, ale jeżeli używamy komunikatorów, zazwyczaj na końcu zdania nie stawiamy kropki. A to dlatego, że ta kropka postawiona tam na końcu często podświadomie jest rozumiana tak, że ktoś bardzo dobitnie wyraża swoje stanowisko albo wydaje polecenie takie, czytam, że jest jeszcze lol, tak? I tak, jest to kropka nienawiści. Jak ktoś postawi kropkę w takim wpisie, to w zasadzie kończy dyskusję. Zaorane byśmy mieli powiedzieć i trzeba zakończyć temat. Więc, ale czy wszyscy to rozumieją? No nie. Dlatego na chwilę odszedłem od tego głównego tematu, aby pokazać Państwu, jak bardzo ta komunikacja zmienia się w erze COVID i na co tutaj powinniśmy zwracać uwagę. I dlatego tak ważna też jest kultura organizacyjna, abyśmy tą komunikację dobrze w nią wpasowywali, bo jeżeli ktoś zupełnie pomija kontekst, jej kontekst, kontekst środowiska, w którym pracuje, no może być po prostu źle zrozumiał. Rozgadałem się nad tym slajdem. No to proszę Państwa, jak żyć, skoro jest tyle problemów z tą komunikacją? No mimo, że tylko 1/4 z Państwa uważa, że są one istotne w Waszej organizacji. No ważne, żeby skracać drogę komunikatu, aby ten kanał komunikacji był jak najkrótszy, jak najmniej skomplikowany i aby było jak najmniej przekaźników. Warto dywersyfikować i
mnożyć kanały komunikacji, bo każdy też lubi korzystać z innego kanału. Zaraz będziemy sobie o nich jeszcze trochę mówić. Zobaczycie, jeden lubi takie, drugi inne. I tutaj to, o czym mówiłem, jeżeli komunikujemy się za pomocą słowa pisanego, to wrzućmy trochę na luz. Oczywiście wtedy, kiedy można. I tak, używajmy tych emotikonów, piszmy do siebie w sposób taki dość swobodny, jakbyśmy rozmawiali, oczywiście nie przesadzając, bo są niestety tacy pracownicy, którzy takie polecenie rozumieją w ten sposób, że to już można wszystko i no, można się w tym trochę zgubić i zagalopować, krótko mówiąc. Jest to zawsze kwestia wyczucia, dobrego smaku i wychowania. Jak więc formułować komunikaty pisemne? No oprócz tego, żeby rzeczywiście nie starać się nadawać im zbyt oficjalnej formy, jeżeli nie jest to konieczne, to muszą one być przystępne i zrozumiałe, czyli też dopasowane językowo do tego, jakim językiem posługuje się dana grupa odbiorców. No, na szczęście w większości tutaj, myślę, pracujemy w bibliotekach, jesteśmy ludźmi w miarę oczytanymi, przynajmniej obcujemy z książkami, a większość z nas czyta, więc mamy większy zasób słów. Ale i tak należy pamiętać o tym, że przecież nie wszyscy pracownicy w bibliotece to wielbiciele książek, czy po prostu bibliotekarze. Dlatego komunikaty trzeba formułować tak, aby były one zrozumiałe przez wszystkich. Komunikaty muszą być konkretne. No, muszę chyba zmienić rękę z tym telefonem, już nie mam siły. Komunikaty muszą być konkretne i muszą odsyłać do konkretnych informacji. Jeżeli sami nie podajemy w komunikacie konkretów, to powinniśmy podać, kto te konkrety poda, albo gdzie się można z nimi zapoznać. Jeżeli piszemy takie komunikaty, gdzie je możemy publikować, to o tym będziemy mówić jeszcze za chwilkę, to pamiętajmy, że co najmniej w takich kluczowych, najbardziej istotnych sprawach zawsze taki komunikat do pracowników skierowany powinien zaistnieć. No i tak jak już mówiłem, należy je publikować na różnych kanałach komunikacji, by zwiększyć zasięg komunikatu. Przekaz wideo to kolejny pomysł na poprawę komunikacji w bibliotece właśnie w dobie pandemii. Oczywiście no nie mówię tutaj o małej bibliotece, w której zatrudnione są dwie osoby, bo nagrywanie dla siebie wzajemnie wtedy filmików może być bardzo interesujące i ciekawe, ale mija się nieco z celem i szkoda na to marnować czasu. Natomiast jeżeli pracujemy w bibliotece, która ma na przykład liczne filie, albo nie ma filii, ale jest po prostu dużą instytucją, no to szczególnie właśnie w erze COVID warto zastanowić się nad tym przekazem wideo. Ja tutaj wyglądam na tym zrzucie bardzo groźnie, ale wbrew pozorom były to życzenia świąteczne, a po prostu chciałem, żeby to był taki kadr z podpisem, żeby nie wydawało się, że zrobiłem sobie selfie i udaję, że takie filmy też nagrywam. Akurat ten był skierowany do bibliotekarzy z terenu województwa małopolskiego z życzeniami z okazji ostatnich świąt. Dlaczego taki komunikat jest lepszy, czy lepszy? No, może być lepszy od słowa pisanego. No dlatego, bo technicznie jest prostszy w odbiorze, prościej puścić sobie film niż przeczytać tekst nawet na pół strony. Zapoznanie z nim nie wymaga takiego wysiłku. Można go sobie odtworzyć w każdej chwili, może sobie gdzieś tam iść w tle tak naprawdę. Nikt też musi nam patrzeć w oczy, słuchając tego komunikatu. Tak? Mógłby to być też komunikat audio, no ale jednak przekaz wideo jest przekazem silniejszym. No i nie mówię tylko o takim wideo, jakiego zrzut widzimy tutaj, to znaczy, że to ma być gadająca głowa.
bo to może być na przykład krótki filmik z prezentacją, ale z dodaną narracją. Dzięki czemu, no nie jest to sam materiał, widzicie sami Państwo różnicę, że zupełnie czym innym jest zawieszenie na bibliotecznym serwerze prezentacji i polecenie, zapoznajcie się z nią Państwo, a czym innym jej zaprezentowanie, czyli właśnie na przykład za pomocą nagranego filmu. Kolejny kanał komunikacji, o którym nie będę mówił bardzo dużo, bo jeżeli ktoś chciałby więcej usłyszeć o komunikatorach w bibliotece, to mamy na labib.pl nagrane moje webinarium o Mattermoście i mówiłem o tym też wielokrotnie, ale tak, komunikatory, szczególnie teraz, to jest bardzo dobry pomysł, to jest bardzo dobry kanał komunikacji. Warto go używać. I tylko kilka zasadniczych zastrzeżeń. Najlepiej, jeżeli używacie takiego kanału komunikacji, to żeby było to narzędzie oficjalnie przyjęte i żeby było profesjonalne, czy w miarę profesjonalne. Na przykład wdrożenie Mattermosta, czy choćby ten testowy, ale jednak Slack, który w mniejszych organizacjach pewnie posłuży na wiele miesięcy. Ale jeżeli nie chcemy się posługiwać takim profesjonalnym narzędziem, no to warto też, żeby to było takie narzędzie, które pozwala na utworzenie pewnego służbowego, wydzielonego środowiska. To znaczy, no jeżeli rozmawiamy na Messengerze, na przykład, to wszystkie kanały są równe, wszystkie te rozmowy są równe. Mieszamy bardzo życie prywatne z życiem służbowym, a z drugiej strony też no, nie do końca definiujemy, nie do końca jesteśmy w stanie zdefiniować rolę poszczególnych kanałów, albo też zobaczyć, jaki jest ich wykaz. To środowisko nie jest wtedy takie przejrzyste. Natomiast nawet jeżeli to ma być wydzielony serwer Discorda, który ostatnio w środowisku bibliotekarskim jest ostro testowany, ponieważ młodzi bibliotekarze przygotowujący w Krakowie i Małopolsce 13 Forum Młodych Bibliotekarzy właśnie chcą używać tego środowiska, więc tam nie wiem, czy Państwo znają mniej więcej Discorda, stawiamy osobny serwer, no i tam możemy sobie tworzyć różne kanały i tak dalej. I wiemy, że to jest właśnie coś do naszych rozmów służbowych. Warto jest, aby był tam też taki utworzony właśnie kanał, na którym są wszyscy pracownicy, ale żeby było wiadomo, że to jest kanał do takich najważniejszych komunikatów, publikują na nim w najważniejszych sprawach albo kierownictwo biblioteki, dyrektor, upoważnione osoby, nikt tam nie śmieci, nie podejmuje dyskusji, nie wrzuca własnych przemyśleń i tak dalej, bo to jest kanał do spraw priorytetowych, bo jednym z problemów z używaniem komunikatorów jest to, że życie takiego komunikatu jest krótkie, bo on gdzieś tam ginie za kolejnymi komunikatami. I nawet jeżeli mamy opcję przypięcia, no to jeżeli jest już 50 przypiętych komunikatów, no to i tak jest mało przejrzyste. Tak, no i to krótko, że powinien to być komunikator oczywiście bezpieczny i dający właśnie możliwość tworzenia i kanałów tematycznych, i otwartych, i zamkniętych, i prowadzenia rozmów indywidualnych. Ale warto właśnie takie narzędzie, taki kanał komunikacji w bibliotece utworzyć, o ile, tak jak mówię, skala biblioteki jest taka, że jest sens to robić, no bo zawsze dostosowujmy używane narzędzia do skali przedsięwzięcia. W większych bibliotekach bardzo dobrym narzędziem, który jest świetnym kanałem komunikacji wewnętrznej, jest intranet. Intranet, plusem intranetu jest to, że ma on bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o zapełnienie go treścią, ponieważ podobnie jak na stronie internetowej, struktura menu może być bardzo rozbudowana i możemy tam wrzucać rzeczy przeróżne, nie obawiając się, że nastąpi chaos, że ciężko będzie tam coś znaleźć, tak jak ma to miejsce w przypadku komunikatora.
Przykładowo w takim intranecie mogą się znaleźć komunikaty, zarządzenia, dane kontaktowe wszystkich pracowników, różne kalendarze, przepisy wewnętrzne, FAQ, druki, wzory do pobrania. Tutaj macie Państwo zrzut takiej pierwszej strony naszego intranetu, gdzie jest kalendarz, do którego wpisywane są rzeczy, które po prostu dzieją się w bibliotece, tak aby każdy z pracowników, czy zapytany, czy też z własnej, mógł zaspokoić własną ciekawość i zobaczyć, co się dzieje. To są rzeczy ważne, które bardzo ułatwiają przepływ komunikacji. Inne rzeczy, które można zamieścić w intranecie, to na przykład zestawienie najnowszych zarządzeń, zestawienie najnowszych poleceń służbowych, no, komunikaty jednego kierownika do innych, na przykład jak tutaj w sprawie przygotowywania sprawozdania do GUS-u, co trzeba wypełnić. Od razu mogą być powieszone wzory formularzy do ściągnięcia, dokładna instrukcja. No ale też warto na przykład, aby w takim intranecie znalazł się podręcznik nowego pracownika, w którym zbierzemy wszystkie materiały, które takiej osobie, która przychodzi do pracy i zupełnie nie wie, jak się poruszać, będą potrzebne do tego, aby dobrze funkcjonować w naszej instytucji. Ale możliwości intranetu są tak naprawdę nieograniczone. No i ostatni kanał komunikacji, o którym chciałbym Państwu powiedzieć, on trochę odchodzi do lamusa, wcześniej był bardziej popularny, ale być może warto o nim pomyśleć, ponieważ mimo popularyzacji form elektronicznych, a to też nie jest powiedziane, że to musi być forma nieelektroniczna, czy to forma takiego wewnętrznego informatora. No oczywiście też wszystko zależy od skali naszej instytucji, bo nie zawsze to ma sens, ale uważam, że w dużej bibliotece miałoby sens. U nas w bibliotece takiego wydawnictwa nie ma. Ja przygotowałem Państwu kilka zrzutów wiele, wiele, wiele lat temu, kiedy pracowałem w Urzędzie Miasta Krakowa. Byłem redaktorem naczelnym takiego wydawnictwa dla pracowników Urzędu Miasta i Jednostek Miejskich. No i to jest, on właśnie miał tytuł Goniec i zajmował się sprawami wewnętrznymi urzędu. Takie wydawnictwo ma też ogromny potencjał informacyjny. Wpływa na możliwość poprawy integracji zespołu dzięki temu, że tam nie muszą być tylko bardzo oficjalne treści, ale także te takie i trochę z przymrużeniem oka, i rozrywkowe, i takie bardziej międzypracownicze. Obecnie oczywiście to było wydawane, jak widać, w całkiem niezłym standardzie, ale ja sobie wyobrażam, że to może być A3 złożona na pół na kolorowej drukarce, a nakład to może być i 100 egzemplarzy, jeżeli mamy kilkadziesiąt filii na przykład. Więc te koszty samego druku obecnie nie są zbyt duże. Natomiast warto wiedzieć też o tym, że no nie zrobi się tego bez zapewnienia redaktora, więc trzeba się zastanowić, czy nasza komórka związana z PR-em wewnętrznym, z promocją, może sobie na to pozwolić. No i oczywiście ktoś to musi profesjonalnie złamać, żeby nie wyglądało jak gazetka szkolna. W takim wewnętrznym biuletynie można pisać o sprawach pracowniczych. Tu na przykład był wywiad z szefową kadr dotyczącą urlopu wychowawczego. Mogą być rozmowy na temat przepisów prawnych. Tutaj z kolei rozmowa na temat tworzenia kodeksu etyki urzędnika, ale też, jak widać, jest kącik taki czysto rozrywkowy z jakąś synkową historyjką. No i pracownicy też na przykład prezentowali swoje przepisy. Wydaje się to może nie do końca bardzo ważne, ale z drugiej strony dzięki temu pracownik bierze taki biuletyn do ręki, nie gotuje przecież w pracy, zanosi go do domu, wypróbuje przepis, a może przy okazji znajdzie czas, żeby jeszcze przeczytać inne komunikaty. Więc warto też pomyśleć o niektórego typu oczywiście instytucjach, pomyśleć też o tego typu
kanale komunikacji. I w zasadzie tyle chciałem Państwu powiedzieć na temat komunikacji wewnętrznej, tym razem mimo przeszkód, ale na szczęście na wstępie bardzo przyspieszyłem, bo wolę mówić o praktyce niż przedstawiać sprawy związane z naukowym podejściem do tematu. Teraz jestem otwarty na Państwa pytania. W razie, gdy kilka ich wpłynęło, już śledząc czas. Tak, bardzo Ci dziękuję, Jurku. Ja w takim razie jakby zacznę Państwu pokazywać pytania i Ciebie poproszę o odpowiedź. Niektóre z nich pojawiły się na samym początku prezentacji i później mam wrażenie, że została na nie udzielona odpowiedź, ale przeczytajmy je, bo być może są to takie kwestie, które warto powtórzyć. Przepraszam, już włączam tryb zadawania pytań i czytam pytanie pana Tomasza, który pyta, czy mnożenie kanałów komunikacji nie przyczynia się jednak bardziej do zwiększania szumu na łączach? Myślę, że może mieć pan rację, to się może przyczynić do zwiększania szumu na łączach. Słychać mnie teraz, Martyno? Tak, tak. Ja siebie nie widzę teraz, okej. Natomiast ważne, żeby w tej komunikacji przyjąć sobie pewną strategię, to znaczy zastanowić się, co komunikujemy, za pomocą którego kanału, czy na pewno wszystko na wszystkich właśnie, czy wybieramy, czy dobieramy rodzaj komunikatu do kanału, gdzie go powielamy, no to musi być po prostu przemyślane i ustrukturalizowane. Natomiast ludzie lubią korzystać z różnych kanałów. Gdyby był taki biuletyn wewnętrzny, jeden by sobie wziął biuletyn wewnętrzny i na przykład właśnie po to, żeby w domu wypróbować przepis, a ponieważ teoretycznie każdy ma tylko 15 minut przerwy w ciągu w dniu pracy, więc no niekoniecznie ktoś chce marnować ten czas na przykład na czytanie takiego biuletynu, ale wziął go, żeby wypróbować przepis, więc czyta go w tramwaju, bo akurat nie ma nic innego do przeczytania, więc on spełnia jakąś tam swoją rolę i jest właśnie dla tych, którzy, nie wiem, na przykład nie lubią korzystać z intranetu. Wyobrażam sobie, że mimo tego, że na przykład u nas jest takie polecenie służbowe, że wszystkie przeglądarki mają jako stronę startową mieć ustawiony intranet po to, żeby każdy widział ten najnowszy komunikat, który się przy włączeniu przeglądarki pojawia na nagłówku, no to może być tak, że nie wiem, ktoś sobie coś przestawił na przykład, albo już tak się opatrzył z tym internetem, że nie zwróci na to uwagi, więc warto te kanały mnożyć, żeby trafić do różnych grup odbiorców, ale to wszystko musi być bardzo przemyślane, aby nie wpłynął chaos i nie może być tak oczywiście, że na jednym kanale nadajemy komunikat, który jest zupełnie inny niż na drugim. Nawet jeżeli on jest inaczej sformułowany, to co do treści muszą być to zgodne komunikaty, inaczej stworzy nam się szum na łączach. Dziękuję. Ja Państwa zachęcam do tego, do zadawania pytań, bo to z tych, które zostały już zadane, to jest ostatnie, a mamy jeszcze chwilę czasu, w związku z tym jest jeszcze przestrzeń na to, żeby zadać pytanie naszemu dzisiejszemu ekspertowi. Pani Tatiana pyta się, czy otrzymają uczestnicy prezentację. To jest pytanie, Jurku, do Ciebie. Ktoś jeszcze też napisał, że bardzo by się ta prezentacja przydała. W związku z tym poproszę Cię o decyzję w tej kwestii. Znaczy zawsze mamy nagranie webinarium na stronie labi.pl opublikowane, natomiast też nie ma żadnego problemu. Proszę o osobisty kontakt na maila, który był podany na końcu i pewnie jeszcze możemy go jeszcze przypomnieć, bo też lubię wiedzieć, komu wysyłam prezentację i warto przy okazji zamienić kilka słów i czasem można jeszcze coś dodatkowo wyjaśnić. Także z przyjemnością proszę się do mnie odezwać mailowo. To już mamy odpowiedź na to pytanie. Jeżeli Państwo jeszcze chcieliby o coś zapytać, to ja zachęcam do tego, żeby to zrobić. A w międzyczasie ja zadam Ci, Jurku, pytanie, bo mnie to zawsze ciekawi, bo mi się wydaje, że ludzie i organizacje się uczą też na błędach. Gdybyś mógł powiedzieć, jeżeli możesz, o takiej sytuacji, która w przypadku biblioteki, którą zarządzasz, wydarzyła, która była impulsem do tego, żeby przemyśleć sposób komunikacji w zespole. Czy masz jakiś taki przykład, którym mógłbyś się z nami podzielić?
Ja myślę, że najwięcej, jeżeli chodzi o zmianę tej komunikacji, to wpłynęła obecna sytuacja pandemiczna bardziej niż sytuacje wewnętrzne. No, nasza komunikacja bardzo się rozwijała na przestrzeni wielu lat, bo wiele lat temu już podjąłem decyzję o wdrożeniu internetu i to było spowodowane tym, że no, bardzo brakowało nam dostępu do różnych materiałów online, do takich, które są potrzebne w codziennej pracy, ale także do bieżących informacji. Potem się okazało, że to było trochę za mało. Jeszcze grubo przed pandemią też podjęliśmy decyzję o wdrożeniu wewnętrznego komunikatora. Przez jakiś czas go używaliśmy, potem z różnych względów trochę ten kanał komunikacji osłabł, bardziej z powodów technicznych, ale też spowodowało to, że kiedy przyszła pandemia i komunikator stał się naszym takim podstawowym kanałem komunikacji, nie mieliśmy tego szoku poznawczego. Wszyscy już mniej więcej znali to narzędzie, trzeba sobie było tylko przypomnieć, jak się nim posługiwać i bez problemów do niego przeszliśmy. Natomiast oczywiście są różne problemy w komunikacji też, także te z użyciem komunikatora, bo no, nie wszyscy potrafią się z pewnym wyczuciem posługiwać tym narzędziem komunikacji. Nie wszyscy też przychodzą do naszych instytucji z taką samą doświadczeniem kultury organizacyjnej, skądś inąd. Nie wiedzą, czy przenosząc pewne zachowania z komunikatorów prywatnych czy z grup dyskusyjnych, nie za bardzo wiedzą, na ile mogą sobie, krótko mówiąc, pozwolić, aby też nie było to tak, że zamiast pracować prowadzimy bez przerwy jakieś dysputy i to jeszcze takie bardziej zaśmiecające kanały, które powinny służyć przekazywaniu konkretnych informacji. Ja myślę, że tutaj jest taki problem właśnie z wyczuciem pewnych proporcji tego, o czym mówiłem, że nie zawsze musimy bardzo poważnie, bo emotikony się przydają, ale na przykład i rozmawiając ze sobą na komunikatorze nie musimy używać górnolotnych zdań i frazesów, ale z drugiej strony też musimy pamiętać, że jest pewna hierarchia też w naszych instytucjach. Pewnym osobom należy się większy szacunek też choćby na przykład z powodu czy stanowiska, czy wieku. I nie zawsze powinniśmy w taki sam sposób do wszystkich się odzywać. No jest to problem, z którym musimy się zmierzyć, bo pamiętajmy też o tym, że to nie jest tylko problem dobrego wychowania, ale też tego, że przez to się budzą pewne napięcia. Ktoś czuje się na przykład obrażony albo zlekceważony zupełnie niesłusznie, bo czasem intencje są dobre, ale nie jesteśmy po prostu najlepsi jeszcze w komunikatorach. Bardzo Ci dziękuję za tę odpowiedź. I jeszcze publikuję pytanie pani Beaty. Czy dzisiejszą prezentację można udostępnić swoim pracownikom? Proszę bardzo udostępnić swoim pracownikom. Proszę do mnie napisać, prześlę ją pani, może ją pani udostępnić pracownikom, nie ma problemu. Tak, ale ja pani Beato też zachęcam do tego, żeby udostępnić być może nie samą prezentację, ale nagranie całego webinarium, bo prezentacja plus komentarz to jest to, co jest jakby najistotniejsze w naszym dzisiejszym spotkaniu. Pani Paulina z kolei pisze chyba o swoim osobistym takim doświadczeniu, pisząc, że mamy szum na łączach, więc trzeba się ciągle kogoś o coś dopytywać. Ile można? Zwłaszcza jeśli kierownictwo postrzega to jako natarczywość. No właśnie, to jest taki duży problem. Ja już skróciłem te pierwsze slajdy dotyczące kierunków komunikacji, ale jedną z ogromnych barier też w dobrej komunikacji z pionowej z dołu do góry jest właśnie często złe postrzeganie przez kierownictwo, przez przełożonych pytań, krótko mówiąc, tak? A te pytania wynikają z tego zazwyczaj, że ktoś chce lepiej wypełniać swoje obowiązki. No oczywiście są takie jednostki, które się dopytują tylko dlatego, że się dopytują, że zawsze chcą wiedzieć wszystko, niekoniecznie związane również ze swoim zakresem obowiązków, ale to są już sprawy marginalne.
Natomiast no to jest ciężka sprawa, o której pani pisze. No, moim zdaniem zawsze to jest problem nadawcy, a nie odbiorcy. Więc jeżeli z dołu idą komunikaty z dodatkowymi pytaniami, to oznacza, że komunikaty z góry nie spełniają tych kryteriów, o których mówiłem, czyli no nie zawierają konkretnych informacji, nie są zrozumiałe, przejrzyste. To jest problem rzeczywiście pracy z kadrą zarządzającą, ale myślę, że całemu zespołowi mogłoby się przydać takie szkolenie z komunikacji właśnie w zespole. To na pewno by to nie zaszkodziło, a to być może jest też prostsze rozwiązanie niż właśnie wskazywanie konkretnych źródeł osobowych problemów w tej komunikacji. I zdaje się, że tą rekomendacją chyba dla wszystkich nas i każdej instytucji zakończymy, bo ja mam takie poczucie, że zawsze warto rozmawiać jakby na tematy, które nas dotyczą. To znaczy, jeżeli komunikacja gdzieś szwankuje i ktoś czuje, to warto się temu przyjrzeć, gdzie i w którym momencie. Jerzy, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze webinarium. Kończymy punktualnie o godzinie 12, co jest pewnym osiągnięciem w naszym przypadku. Bardzo się cieszę, bardzo Państwu również dziękuję. Podziękowania się również sypią na czacie już dla Ciebie. Ja przypominam Państwu, że nagranie tego webinarium będzie dostępne na kanale YouTube Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a link do tego nagrania w ciągu kilku dni zamieścimy na portalu labib.pl. W związku z tym zachęcam Państwa do zaglądania tam, do dzielenia się za pośrednictwem portalu labib.pl swoimi doświadczeniami, pomysłami, a też szukania tam odpowiedzi i inspiracji do działania w Państwa instytucjach. Bardzo dziękuję.